Ponownie dzień dobry. Chciałem rozwiązać, może nie do końca, zostawić coś też i dla Was. Rozwiązanie zadania, z którym walczyliśmy na ostatnim naszym spotkaniu. Muszę powiedzieć, że bardzo dzielnie walczyliśmy. No, w każdym wierszu jest pięć piątek i teraz trzeba pomiędzy te piątki, z lewej albo z prawej strony także, wpisać cztery działania, można wpisywać nawiasy, tak żeby w każdym wierszu otrzymać prawidłowe wyrażenie. No i jeśli chodzi o zero, no to jest łatwe, dlatego że zero to jest mnożenie przez zero daje zero, więc teraz to tylko wystarczy napisać tutaj nawias. Tu będziemy mieli znak mnożenia. I drugi nawias. I pomiędzy te piątki można wpisać cokolwiek. Na przykład plus. Albo 0 razy 15 to jest z całą pewnością 0. No dobrze, jedynka. Jedynka to jest 5 podzielić przez 5, a z tych pozostałych trzeba zrobić 0, no więc to podzielmy 5 przez 5. Tu nawias nie jest nam potrzebny. No i dodajmy do tego na przykład 5 minus 5 razy 5. A no, tu będzie nam potrzebny nawias. 5 minus 5 razy 5. Tu będzie nam potrzebny nawias. I znak mnożenia. I to też, i to jest 1, tak? No dobrze, co to może być dwójka? No dwójka to jest na przykład 2, to jest na przykład 5 minus 3, a 3 to jest 15 przez 5, więc jakbyśmy te trójki z tych trójek zrobili 15, po prostu dodając, podzielili to przez 5 następnie i odjęli od 5, no to dostalibyśmy to, o co nam chodzi, tak? 15 przez 5 to jest 3, 5 minus 3 to jest 2. No dobrze, a trójkę? Jak sobie poradzić z trójką? No, trójka to jest 15 przez 5. Jak z czterech zrobić piątek, zrobić 15? No, zobaczmy, jakbyśmy pomnożyli 5 razy 5, to jest 25 i odjęli od tego następnie 2 razy po 5. No to mielibyśmy 15. To jest zupełnie dobry pomysł, bo 25 minus 10 to jest 15. No i wystarczyłoby podzielić przez 5 i dostać trójkę. Czwórka. Czwórka, co my wiemy o czwórce? No, czwórka to jest 5 minus 1, tak? Więc wystarczyłoby od piątki odjąć 5 podzielić przez 5. Zwróćcie uwagę, że ze względu na kolejność działań nie potrzebujemy tutaj nawiasów, to, no, bo wykonujemy dzielenie najpierw, tak? Czyli 5 podzielić przez 5 jest najpierw. No i teraz dodać 5 i odjąć 5. To już byłoby ok, tak? Dodać 5 i odjąć 5 i już by była to czwórka. No i widać, że szóstkę można zrobić tak samo, tylko że trzeba by tu zamiast podzielić, zamiast odjąć, to dodać. Tu już napiszemy dodać. I to już jest 6.
No i teraz trzeba zrobić jeszcze 0, tak? Dodać 5 i odjąć 5. No dobrze, to co możemy powiedzieć o piątce? Co możemy powiedzieć o piątce? Tu jest nieparzysta liczba tych piątek, w związku z tym no, możemy zrobić tak, że do piątki odjąć 5, dodać 5, odjąć 5 i dodać 5 i to też będzie na przykład dwa razy możemy odjąć 5, tak? I potem dwa razy dodać 5 i to będzie piątka. No dobrze, siódemka. Co to by było za, jak można spróbować utrzymać siódemkę? 35 przez 5. Jak dostać 35? No trzeba 5 pomnożyć przez 5. Przepraszam, dzwoni telefon. Przepraszam, już. Siódemka, no doszliśmy do wniosku, że siódemka to jest 35 przez 5, więc jeżeli do 25 dodamy 10 i całość podzielimy przez 5, to akurat dostaniemy 7, tak? To bardzo zabawna historia. Podzielić przez 5. Dostajemy 7. Dobrze, ósemka. 3 plus 5. No 3 to jest łatwo dostać z 15 podzielonych przez 5, więc dodajemy sobie po prostu 3 piątki do 15. Tak. Dodajemy sobie 3 piątki do 15. Dzielimy, to musimy mieć w nawiasie ze względu na kolejność działań. Dzielimy następnie przez 5 i dodajemy do 5 i dostajemy piątkę. Dostajemy ósemkę. Ups. No co jest? Hop. Ach, coś tutaj się zepsuło. Dobra. Dzielimy przez 5 i dodajemy piątkę. 3 plus 5 to jest 8. Nikt nie zaprzeczy, że 3 plus 5 to jest 8. No i w końcu dziewiątka. No dziewiątka jest... Hmm. 5 plus 4, tak? Piątkę to tu już mamy. No a jak dodać, zrobić czwórkę? 20 trzeba zrobić, tak? No ale 20 to jest 5 razy 5 minus 5, tak? Więc to sobie zrobimy w ten sposób. Minus, gdzie tu jest jakiś minus, który można sobie pożyczyć stąd, tak? No, 5 razy 5 minus 5. To już mamy 20, tylko musimy wziąć to w nawias. Podzielić przez 5, to jest 4, dodać 5, to jest 9. No, wspaniale. To nie jest oczywiście jedyne możliwe rozwiązanie i bardzo Was zachęcam do tego, żeby szukać innych sposobów, bo na pewno są. I muszę też wyrazić głębokie uznanie za to, że tak dzielnie, w zasadzie no prawie wszyscy rozwiązali wszystkie przykłady.